Telewizja Narodowa, Radosław Siedlecki. Znajdujemy się pod Sądem Najwyższym. Pod głównym wejściem jest z nami wicemarszałek senior pan Konrad Kornel Morawiecki. Przepraszam za przejęzyczenie. Proszę parę słów do Telewizji Narodowej. No jestem tutaj po to, żeby zaprotestować przeciwko takiemu bezprawiu, jakim jest aresztowanie, trzymanie w więzieniu mojego kolegi, też kogoś, kto uczestniczył w podziemiu, Zygmunta Miernika, za to, że zaprotestował on sam i o, tak jakoś w sposób taki rozpaczliwy trochę, przeciwko nieprawidłowościom, przeciwko bezprawie i było nieosądzenie autorów stanu wojennego. Nie można takiego człowieka trzymać w więzieniu przez miesiące i traktować go jak ministra kryminalnego. Powinien być ułaskawiony przez prezydenta, albo chciałbym, żeby ten sąd najwyższy, w którym jesteśmy, też się tą sprawą zajął, żeby szanowni sędziowie poszli ze swoim sumieniem, ze swoim czuciem polskim, bo osiągnęli jakby tą trochę bardziej ogólny poziom swojego rozeznania i puścili pana, zdecydowali o wypuszczeniu. Miernika z więzienia i przeprosili go za ten dni, w którym w więzieniu jest. Państwu bardzo dziękuję za trzymanie tego miasteczka. Panie wicemarszałku, jeszcze jedno pytanie. Co sądzi pan na temat postawy ministra sprawiedliwości, że tak opieszało zajmuje się sprawą pana Zygmunta Miernika? Uważam, że pan minister Ziobro też powinien zareagować bardziej stanowczo i bardziej szybko, bo że już ten więzień jest ponad miesiąc w więzieniu, to jest nie w porządku, po ludzku nie w porządku. Dobrze, dla Telewizji Narodowej robił reportaż Radosław Siedlecki. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.